To jest shifter z SKRS-em, czyli skrzynia biegów z dodatkowymi przyciskami, dającymi możliwość wbić łącznie 18 biegów. Do tego mają służyć przyłączniki do dzielenia biegów na pół, high-low. Dzięki niemu z jednego biegu robi się możliwość wbicia dwóch. I przyłącznik, który zmienia zakres, żeby móc wbić grupę wyższych lub niższych biegów. Pokażę Ci, jak zrobić takiego cudaka tanim kosztem, ale oczywiście możesz zdecydować się na zakup, jeżeli cena nie gra dla Ciebie roli. Taka sama zasada działania jest na takiej gałeczce, którą można kupić, link masz w opisie. Żeby z takiego kikucika zrobić długiego drąga, potrzebne nam będzie zrobić następującą rzecz. Będziesz potrzebował do tego gruby marker. Wydłub wnętrze i przygotuj go na nałożenie na swój shifter. Nawierć dziurę od dołu, zdejmij gałkę od shiftera, nałóż tylną końcóweczkę od markera, zalej klejem i nasadź marker. Weź piłeczkę, wydłub dziurę, zalej klejem i włóż do niej nasadkę. Nałóż na marker i w ten sposób już masz dłuższą wajchę. Aby ją nieco pogrubić, używasz skrawka maty do jogi albo innego podobnego miękkiego materiału, owijasz rureczkę, przyklejając wszystko klejem na gorąco. Za przyciski posłużą nam takie mikroprzyłączniki, do których będę przylutowywał przewody właśnie w tych miejscach. Takie dwa switche wymagają czterożyłowego przewodu, więc używam starego kabla USB i upewniam się, że będzie na tyle długi, by nie przeszkadzał mi w zmianie biegów. W polutowanych switchach zaginam przewody, żeby miały jak najmniejszą powierzchnię, a następnie zalewam klejem na gorąco, żeby mi się po prostu przypadkiem nie wyrwały. Przykładam drugą warstwę maty do jogi i zaznaczam, gdzie będą moje przyciski mazakiem. Nacinam sobie te małe prostokąciki o wielkości tych switchy, co właśnie polutowałem. No i później wkładam te switchy do środka. Ledwo mi to wchodzi, ale to dobrze, bo ma być super ciasno, żeby po prostu nie wypadły. Podklejam przewód i lekko przyciski, no a później warstwami podklejam matę do jogi. Zwróć uwagę na to, żeby zacząć właśnie od strony z przyciskami, żebyś zaczął z tego miejsca, w którym dla Ciebie będzie wygodnie wciskać te przyciski. No i najlepiej to by było właśnie pod kciukiem i pod palcem wskazującym. Od tego zaczynasz i stopniowo sobie obklejasz tą gałeczkę. Na wszelki wypadek testuję jeszcze raz, czy przyciski zbierają, bo czasami coś mogło się urwać, czasami coś przegrzać. Także na wszelki wypadek zawsze warto sprawdzić. No i dobra, gdzie to przylutować od drugiej strony przewodu, aby to działało? No ja idę po najmniejszej linii oporu, więc używam najtańszego pada i podlutowuję się po prostu do pól od przycisków. Tak po prostu. Na podstawie płytki można zobaczyć, gdzie jest masa, a gdzie jest plus przycisku na padzie. I adekwatnie tak samo przylutowujemy te nasze switche przygotowane, zgodnie ze schematem. I voilà! I gotowe! Pozostaje tylko ustawić przyciski w grze i nanieść parę zmian w ustawieniach shiftera. Na początku upewnij się, że masz przekładnię dwuzakresową z półbiegami. Następnie zacznij ustawiać biegi. Wsteczny będzie pierwszym biegiem na shifterze, później przycisk pierwszy na trzecim biegu, później po kolei drugi przycisk na czwartym biegu, trzeci na piątym, czwarty na szóstym i piąty bieg ustawiasz na drugim biegu. Pozycję skrzyni szóstej zostawiasz pustą. No to teraz nasze przyciski. Ten przycisk, który jest najbliżej wskazującego, ustawiasz właśnie na zmianę biegu 1. Ten z kolei, który jest najbliżej kciuka od lewej strony, przypisujesz na zmianę biegu 2. Przełącznika SKRS nie włączamy, bo mamy przycisk, a nie przełącznik, który utrzymuje się w tej samej pozycji. Gdybyś użył czegoś takiego w swoim projekcie, wtedy powinieneś tą opcję obtaszkować, ponieważ to powoduje wciśnięcie przycisku na stałe i dopiero zmiana stanu przycisku powoduje zmianę w grze. No dobrze, możemy przejść do części praktycznej, czyli jak to będzie wyglądać w grze. Spróbuj nie myśleć tak, jakbyś jeździł w osobówce. Spróbuj się od razu przystosować do nowego trybu. Podejdź do tego na spokojnie. Na początku operujemy tylko i wyłącznie półbiegami, więc używamy switcha
tylko i wyłącznie tego najbliżej kciuka. Gdy dochodzimy do biegu ósmego, musimy wrócić do początku z tą wajchą, jednocześnie zmieniając zakres. I tu zmieniam zakres. Wbijamy się na początkowy bieg, dostosowując półbieg. I sytuacja się powtarza, tylko po prostu na wyższym zakresie. Pozwól, że tutaj trochę przyspieszę, bo nie mogłem nabrać rozpędu na zmianę biegów. Biegi będę dalej zmieniać, ale żeby uprzedzić fakt, ja mam tutaj skrzynię 13-biegową, ponieważ no nie mam wystarczającego poziomu, żeby kupić sobie Eaton Fullera 18 biegów. Na tym muszę zakończyć, natomiast wy oczywiście możecie zmieniać dalej te biegi aż do biegu 16. Żeby wbić 17 i 18, trzeba wrócić niejako na osobówkową dwójkę i tam już operować tylko i wyłącznie półbiegami, zakresem od półbiegu. I to tyle. Na koniec chciałbym Cię jeszcze zachęcić do zapoznania się ze schematami różnych skrzyń biegów, bo każda ze skrzyń biegów jest na swój sposób indywidualna, więc aby zbliżyć się jeszcze bardziej do rzeczywistości, mógłbyś ustawić się dokładnie pod tą firmę i pod ten schemat, który akurat posiadasz w grze. Jak zwykle, jakbyś miał jakieś pytania, zostaw je w komentarzu. Na dzisiaj dziękuję za oglądanie i cześć.